śliczny kotek. Taki kochani. Aha, łapeczki. Jaki milutki. Jaki kochany kotek. Gil, 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 gil. Gil, gil, gil. Ślicznie, żabko. No pięknie, tak delikatnie, wazurkami. Super kitek. Cieszę się, że jesteś taki miły kotek. Taki spokojny. Najadłeś się, bączku kochany? Ojejku. Kosi, koci, łapci. Koci, koci, łapci. Pokaż swoje pręgi, bo te pręgi są niesamowite. Ty jesteś taki ładny kotek, naprawdę. Ciekawe, czy ktoś też tak będzie uważał. Pysio, masz śliczny nosek różowy. Tak. Jaki śliczny kotek. Mój kochanie. Dasz radę tutaj do jutra? Może dasz, bo mi się tak nie chce teraz już przemeblowania robić, ok? No i mamy też Karolka jeszcze tutaj dużego, Karola Wielkiego. Mamy, który dzisiaj wrócił od Grażynki. Razem podjęłyśmy taką decyzję. No ponieważ no, jej koty były w za dużym stresie. Wszystko zmierzało naprawdę do jakiegoś fatalnego stanu. Już zdarzyły się takie momenty nieciekawe bardzo. I nie było na co czekać po prostu, absolutnie. Nie było na co czekać. No i przyjechał. Apetyt oczywiście ma. Zobaczymy po prostu, jak on się tu będzie sprawował. No na razie jest bardzo spokojny. Po prostu leży sobie na tym ulubionym swoim drapaczku. No i zobaczymy, damy mu trochę teraz czasu. No i może go ktoś pokocha, no bo wtedy dostałam kilka propozycji. Jednak dobrze byłoby, żeby Karolek nie miał towarzystwa. Bo jednak jest to po prostu duży kocur, wielki, olbrzymi moim zdaniem. Który... No niełatwo mu się zaaklimatyzować. No a tam jest drugi, czyli tu jest Karol Wielki, a tam jest Karol Mały. No chyba inne imię mu wymyślimy. Ale na potrzeby na razie tego filmu jest dwóch Karolów. A Karolek jest po prostu cudowny. Jest cudownym kotem. Jest piękny, jest wielki. Ma wielki pychol, szeroki. Na razie damy mu trochę czasu i zobaczymy, co będzie. Tak, bączku? Tak, bączuszku? No to dobrze.